Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Biedroń i mam przyjemność poprowadzić przedpołudniowe pasmo telewizji w Polsce.pl w tym tragicznym, bardzo gorącym politycznie i nie tylko momencie, tym tygodniu, który naprawdę był jednym z bardziej burzliwych generalnie, jeśli chodzi o polską politykę, ale też nie tylko, bo przecież bardzo dużo rzeczy działo się również poza naszymi granicami. Moim i państwa gościem, najważniejszym gościem porannej rozmowy telewizji w Polsce.pl jest Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry, panie pośle. No cóż, zaczynamy informacją, którą dzisiaj w porannym serwisie podała Polska Agencja Prasowa. Informacja poruszająca, porażająca właściwie. Okazuje się, że Stefan W. to podejrzany o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Gdy wyszedł z kryminału, udał się do Warszawy, o czym wiedziały media i też informowaliśmy o tym, ale okazuje się, że chciał się dostać do Pałacu Prezydenckiego, by zrobić coś spektakularnego, by zrobić coś potwornego, co no dzisiaj chyba wszyscy już wiemy, co mógłby zrobić Stefan W. Jak pan odbiera tę informację, no, którą również wszyscy usłyszeliśmy rano? To bardzo ważny news. To pokazuje, że tak naprawdę mamy tu do czynienia z sytuacją, która nieraz zdarzała się na świecie. Ja to akurat śledziłem. Mianowicie, że ktoś no, niezrozumiony do końca, pragnący sławy, niczym szef z Herostrates, który podpalił świątynię, potrafi nie z powodów politycznych, tylko właśnie z powodów przejścia do historii, próbować zabić prezydenta Ronalda Reagana. Pamiętamy tą sytuację. Reagan przeżył, a to właśnie był ten kazus. No, skutecznie niestety dokonali zamachu na szwedzką minister Anne Lindh. To były zamachy na polityków, ale nie motywowane politycznie, tylko zamachy, których autorami byli ludzie, którzy chcieli zasłynąć, zabijając kogoś sławnego, kogoś bardzo ważnego. I to zresztą im się w jakiejś mierze udało. W związku z tym to bym nie porównywał tego na przykład z zamordowaniem Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej, przez malarza Liwisza Niewiadomskiego, który rzeczywiście był skrajnie prawicowym sympatykiem, tylko bym porównał właśnie do takiej sytuacji, gdy własne ego pokręcone pcha ludzi do morderstw czy próby morderstw. I to jest kazus pana Stefana Wilmota, pana Stefana W. To jest ciekawe, ponieważ portal w polityce.pl ujawnił wczoraj część, a właśnie sposób zeznawania pana właśnie Stefana W. I on jest niezwykle, użył pan określenia młodzieżowego, pokręcony, bo to prawda. On to jest mitoman, miesza rzeczywistość z fikcją, osoby, które są mu znane, z osobami, których nie ma prawa w żaden sposób znać. To wskazuje na pewien, a i też ten fakt, że jak to mówią, nie za bardzo w życiu mu szło i tak szukał jakiejś okazji do tego, żeby pokazać, czyli to, co pan poseł mówi. Dobrze, ale ta sprawa, ona rezonuje bardzo mocno politycznie, czy tego chcemy, czy nie. Niestety taki dzisiaj jest świat, takie są też media społecznościowe, w których moim skromnym zdaniem rozpętało się piekło. Jak pan ocenia generalnie postawę polityków? Znaczy, nie mówię tylko o politykach prawej strony, ale wszystkich generalnie polityków polskich w kontekście tej sprawy. Ja myślę, że bardzo dobrze ujął to, co teraz powinno nastąpić, ksiądz Ireneusz Wołoszczuk, który na prośbę z jednej strony europosłów PSL, a z drugiej strony europosłów Prawa i Sprawiedliwości odprawił mszę za duszę świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza w Strasburgu podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego i powiedział: niech każdy bije się we własne piersi, a nie w cudze. Myślę, że to należy dedykować politykom mojej opcji, politykom z opozycji, którzy, mam takie wrażenie, czasami mam taką pokusę i czasami ulegają do upieczenia jakiejś politycznej pieczeni na tym, co się w tej chwili dzieje. Ja bym tej tragedii nie instrumentalizował. Natomiast no, powiedział ksiądz Ireneusz Wołoszczuk, że są trzy rzeczy, które nas łączą. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy Polakami, jesteśmy chrześcijanami i na to
warto zwracać uwagę. Jestem przekonany, że nie będzie takich sytuacji w kontekście żałoby po panu prezydencie Adamowiczu, jakie miały miejsce, niestety, przypomnę to z bólem, po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął na służbie, a który niestety wtedy był ten, to był tragiczny czas, kiedy jego pamięć była po prostu obrażana, opluwana. Ja już nie chcę mówić o tym sikaniu, przepraszam bardzo, że tak to powiem, na znicze, tak było. Krzyż z puszek po piwie. Tak, to co się działo, przecież czy pan zna nazwisko polityka, czy też działacza społecznego, politycznego, który protestuje przeciwko pochowaniu prezydenta Adamowicza w Bazylice Mariackiej? Który kładzie się na drodze do na przykład Bazyliki Mariackiej, żeby powstrzymać... Tak, a pamiętamy te protesty, no pamiętamy, że przecież brali w nich udział asystenci, oficjalni asystenci niektórych europosłów Platformy, jak na przykład pani von Thun Hohenstein, wtedy przeciwko pochowaniu naszego prezydenta, prezydenta Rzeczypospolitej, polskiego prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Więc ja wtedy było zdziczenie, teraz tego zdziczenia nie ma i dobrze. Chociaż ja mam, słuchałem wczoraj i włosy mi dęba stanęły, kiedy posłuchałem pani Barbary Kudryckiej. I to posłuchałem pani Barbary Kudryckiej przecież na forum parlamentu, miejsca publicznego, miejsca ważnego dla każdego Europejczyka. Może spróbujemy zobaczyć i posłuchać tego materiału. Pani poseł Barbara Kudrycka, bardzo proszę. Panie przewodniczący, dzisiejszy raport mierzy się z najpoważniejszymi wyzwaniami, które stoją przed Unią Europejską. Łamaniem praworządności, dyskryminacją i mową nienawiści. To dobrze, bo łamanie trójpodziału władz, upolitycznienie sądów i prokuratury, bezprecedensowe szczucie w mediach państwowych oraz brak reakcji władz na akty agresji i nienawiści wobec przeciwników politycznych prowadzą do atmosfery sprzyjającej aktom terroru. Ofiarą takiego aktu terroru stał się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Ofiarą zinstytucjonalizowanej nienawiści, z jaką mamy do czynienia w Polsce od 3 lat. Dzisiejszy raport jest więc apelem całej wolnej Europy o przywrócenie najistotniejszych wartości w życiu publicznym – praworządności, tolerancji i poszanowania godności człowieka. Panie pośle, to posłuchałem pani Kudryckiej, posłuchaliśmy razem, nasi widzowie również. I tak się zastanawiam, o co chodzi. To znaczy, ja rozumiem, że członkowie Platformy Obywatelskiej, sympatycy opozycji są w żałobie, wszyscy jesteśmy w żałobie, ja również jestem w żałobie, pan poseł jest w żałobie, zginął człowiek na służbie, zginął polityk, bestialsko, brutalnie zamordowany. Ale czy my musimy naprawdę zaprzęgać w ten, przepraszam, zaprzęg szaleństwa, właśnie tego typu słowa, tego typu stwierdzenia, które przecież uderzają w nasz kraj, w Polskę, która jest pogrążona dzisiaj w żałobie. Co chciała osiągnąć pani Kudrycka tak naprawdę tą wypowiedzią? My nie chcemy, nie musimy, być może oni muszą. Ja słuchałem tych słów z dużym smutkiem, no ale przecież tego typu wystąpienie, które oczywiście będzie odnotowane w Europie Zachodniej i nie tylko, wręcz prowokuje do powiedzenia tego, że no, kilka rzędów od miejsca, w którym siedzi pani poseł Kudrycka, była minister nauki i szkolnictwa wyższego, biedni studenci, siedzi pan europoseł Jarosław Wałęsa, który to europoseł mówił, że pan się pamięci Paweł Adamowicz będzie siedział, tak? To jest cytat pana Jarosława Wałęsy. Tak, sprzed kilku miesięcy. Tak zwracam uwagę, że no jeżeli, znaczy no pytanie, jak tą mowę nienawiści definiuje pani poseł Kudrycka, czy powinna porozmawiać z panem posłem Wałęsą. Ja nie wiem, jeżeli ktoś tak mówi, no to prowokuje takie pytania. Koalicjantem Platformy jest Nowoczesna, której lider, pani Lubnauer, mówiła, cytuję, Paweł Adamowicz to człowiek skompromitowany, koniec cytatu. Ja myślę, że naprawdę lepiej byłoby, żeby opozycja
w tej chwili zrozumiała powagę chwili, no i nie kazała przypominać tego typu wypowiedzi, bo naprawdę w kampanii wyborczej, kiedy to Platforma wystawiła jednego kandydata i atakowała prezydenta Adamowicza, mówiąc, przypomnę, że trzeba wystawić Wałęsę, bo nawet jeżeli Adamowicz wygra, to może być wsadzony do więzienia już po wyborach. No to są słowa polityków Platformy, więc naprawdę ja bardzo mocno przestrzegam przed sytuacją, w której zapomniał wół, że cielęciem był, że politycy Platformy czy Nowoczesnej tutaj jadą na tej dziwacznej fali hejtu wobec rządu i Prawa i Sprawiedliwości, zapominają, że są autorami słów, które były słowami bardzo ostrymi wobec świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Więc no, tutaj apeluję już nawet nie o przyzwoitość, bo zdaje się, że trudno, ale apeluję o po prostu rozsądek, bo przecież te cytaty są, one istnieją i naprawdę łatwo je przytoczyć. Miejmy nadzieję, że gdzieś to opamiętanie przyjdzie. Ja bardzo chciał, żeby przez te najbliższe dni, czy oczywiście pogrzeb w dniu jutrzejszym, może dzisiaj już rozpoczyna się dzisiaj żałoba, żebyśmy chociaż przez te 3 dni spróbowali być inni, może inni, ale w tym kontekście konkretnym Pawła Adamowicza i jego tragicznej śmierci. Panie pośle, są inne kwestie, niestety inne, które również w jakiś sposób absorbują opinię publiczną, ale przede wszystkim was, europosłów. Debata: Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej, która zakłada, że od 2021 roku wypłata unijnych funduszy będzie powiązana z przestrzeganiem, drodzy państwo, praworządności. I ja tak się zastanawiam, jakaż to komisja będzie sprawdzała, któryż to kraj jest bardziej albo mniej praworządny. Wiem, że jest pan krytykiem, i nie tylko pan, większość, wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości są krytykami tego typu koncepcji. Gdzie są pułapki? W którą stronę to może pójść? O tym mogą decydować eksperci. Pytanie, jacy eksperci? Komisja Prawdy. Otóż to nie jest tylko kwestia Prawa i Sprawiedliwości. Ciekawostka, europosłowie PSL-u wstrzymali się w tej sprawie. A więc widać, że to nawet podzieliło opozycję. Natomiast zwracam uwagę, że w obecnym prawie istnieją, prawie unijnym, jak i komunitar, istnieją instrumenty karania krajów członkowskich za przekraczanie dyscypliny budżetowej. I na przykład Francja szereg lat pod rząd te limity przekraczała i nigdy nie została ukarana, bo jak powiedział w Parlamencie Europejskim szczerze przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker na pytanie, dlaczego tak się dzieje, powiedział, a bo to Francja. A mała Portugalia, relatywnie mała, zacny kraj i dumny naród, no ale mała w sensie demograficznym w porównaniu z Francją, jak tylko przekroczyła te limity, została natomiast ukarana. Więc tak by pokazuje podwójne standardy. I obawa jest w kontekście tej regulacji, ona będzie obowiązywać dopiero za 2 lata, ale jest obawa, że też będzie traktowana wybiórczo. Żeby było jasne, w trakcie tej debaty nie było mowy o Polsce. Była mowa o Węgrzech. Ale oczywiście jest tak, że tu nie ma co się pocieszać, bo również to może być próba takiego kija bejsbolowego na nasz kraj. Natomiast no, ja występowałem w imieniu mojej grupy politycznej, w imieniu europejskich konserwatystów i reformatorów i powiedziałem panu komisarzowi Oettingerowi, który w imieniu Komisji Europejskiej przedstawia ten projekt, jest komisarzem do spraw budżetu, powiedziałem, panie komisarzu, my szanujemy to, że w waszym kraju, że w pańskim kraju wy powołujecie polityka na polityka CDU, partii tak, pana komisarza skądinąd, na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego i z góry wiadomo, że za 2 lata ów wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, do niedawna poseł CDU, zostanie prezesem tegoż Trybunału Konstytucyjnego. To jest
macie takie zwyczaje, że polityk czynny rządzącej partii zostaje numerem dwa w Trybunale Konstytucyjnym i wiadomo, że będzie to szef Trybunału Konstytucyjnego. Ale jeżeli wy macie takie zwyczaje, to też zrozumcie, że inni mogą mieć inne zwyczaje. Nie ingerujcie. Wyobraża pan sobie sytuację w Polsce, w której niech będzie to taka political fiction, ale przyjmijmy roboczą hipotezę, że na przykład pan poseł Stanisław Piotrowicz zostaje wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego, a następnie po jakimś czasie zostaje prezesem. Wyobrażam sobie jazgot, wrzask, krzyk, który w Polsce by się odbywał. Nie tylko w Polsce, myślę, no nie też, tylko w Europie, ale tak. Mieliśmy sytuację niedawno w kraju związkowym, w Landzie, w Bremie, miasto Bremaland, gdzie szefem sądu landowego została urzędniczka, prawniczka, żeby było jasne, urzędniczka magistratu bremiejskiego z legitymacją SPD w kieszeni. Więc, znaczy, ale żeby było jasne, no, wpływ w Niemczech, wpływ polityków na szczeblu i landowym, krajów związkowych i federalnym na dobór sędziów jest bardzo duży. Ale ja szanuję prawo Niemiec do takiego innego systemu prawno-politycznego w tym zakresie, tylko zdać ją na wzajemność. We Francji prezydent Macron wystąpił z inicjatywą poszerzenia prerogatyw prezydenta, gdy chodzi o dobór sędziów. Więc w ustawodawstwie holenderskim, hiszpańskim jest, mówię konkretnie, jest szereg rozwiązań, które Polska zaproponowała i tam nie budzi to żadnego odzewu. To jednak przykład olbrzymiej hipokryzji. Z drugiej strony oglądam obrazki z Francji, prawda, i wszyscy chyba oglądamy porażające sceny rozbijania demonstracji, bicia ludzi, katowania ludzi na ulicy. Pytany o tę sprawę, notabene przez polską dziennikarkę, Franz Timmermans stwierdził, że on niczego takiego nie widział i w ogóle o jakie sceny chodzi. No, te sceny widzimy codziennie w internecie, codziennie w mediach francuskich również, polskich i tak dalej. No, jak się to ma do praworządności zasadniczo? Nad tym się zastanawiam. To jest dobre pytanie, natomiast jest tak, że ja akurat, żeby było jasne, ja jestem za istnieniem państw unitarnych i no powiem szczerze, trzymam bardziej kciuki za rząd w Madrycie niż za separatystów w Katalonii, ale tam były to też bardzo brutalne akcje, tak, w Katalonii, tak, tłumienia tych irredentystów, że tak powiem, działań separatystów katalońskich, i Parlament Europejski w zasadzie głośno milczał w tej sprawie, debatę odkładano, po czym w zasadzie pogadali i poszli. Tylko co ciekawe, Flamandowie walczyli za Katalonię, no pewnie dlatego, że też myślą, że w przyszłości będą tworzyć własne państwo, Flandrię, zamiast Królestwa Belgii. Natomiast oczywiście przykład francuski jest tutaj bardzo... Nasi widzowie widzą teraz praworządność we Francji u nas na ekranie. Pokazujemy to. Jeżeli w Polsce demonstracje wielokrotnie mniejsze, gdzie raczej się policja atakuje niż policja jest atakowana, wywołują reakcję Komisji Europejskiej na przykład, a nie ma takiej samej reakcji, gdy chodzi rzeczywiście o brutalne bicie kobiet we Francji, broni gładkolufowej do kobiet. No, także uwaga, przypadki podobne w ojczyźnie pana Timmermansa w Holandii, no to jednak znowu przykład double standards, podwójnych standardów. Natomiast powiem coś politycznego w tej chwili. Ostatnio był sondaż, dosłownie przedwczoraj we Francji opublikowany, gdzie żółte kamizelki pojawiły się po raz pierwszy jako formacja polityczna, dostali 7,5% na dzień dobry, spadło, co jest bardzo charakterystyczne, spadło poparcie o 4,5% dla pani Le Pen i Front National, dawnego obecnie Zgromadzenia Narodowego. I uwaga, wzrost poparcia dla Macrona o 5%. Mam takie wrażenie, że być może paradoksalnie, te ekstrema się czasem przyciągają, że paradoksalnie będzie chciał Macron doprowadzić do sytuacji, w której te żółte kamizelki nie będą pracować na ulicach tylko wystartują w wyborach po to, żeby tej głównej alternatywie i konkurencji odebrać dla Macrona głosy. Odebrać głosy, jednocześnie ucywilizować ruch, który jest ruchem dzisiaj ulicznym. Ja mam tylko taką gorącą prośbę, jeżeli nas słyszy albo ogląda pan Frasyniuk, to chciałbym, żeby pan Frasyniuk oglądał, jak francuska policja zajmuje się demonstrantami, a jak delikatnie przenoszony przez czterech policjantów w Polsce był pan Frasyniuk. Smutna mimo wszystko jednak konstatacja, bo
To pokazuje rzeczywiście, to pokazuje jednak podwójne standardy. Pojawiło się, chciałbym jeszcze spytać o jedną kwestię. Szef MSZ, przepraszam, Niemiec, nikt nie przeszkodzi w budowie Nord Stream 2. To niedawna wypowiedź tego znanego polityka. No właśnie, co z Nord Stream 2? Znaczy, wiemy, że oczywiście stajemy również przed pewnymi faktami dokonanymi i dzisiaj ta walka toczy się, mam bardziej wrażenie, na tej płaszczyźnie euroatlantyckiej niż samej europejskiej. No co dalej? Jak pan ocenia? Znaczy, no, wypowiedź Heiko Maasa, o nim pan mówi, tak, polityka SPD, który jako minister sprawiedliwości w rządzie poprzednim, trzecim rządzie kanclerz Merkel, bardzo atakował Polskę. To jest trochę przykład arogancji, no bo jednak no, Unia jeszcze istnieje. I tu bym się z panem zgodził. Znaczy, oczywiście pan ma rację w sensie takim, że poziom euroatlantycki, że Amerykanie są przeciwni Nord Streamowi drugiemu i to jest pewna nadzieja, ale uwaga, to coś się zmieniło i to w ostatnich dniach i to jest może news. Mianowicie prezydencja Rumunii, która trwa 1 stycznia, w swych założeniach zaproponowała przyjęcie dyrektywy gazowej, która to dyrektywa gazowa, nie wchodząc w szczegóły, bo to kwestia specjalistów, ale jest bardzo korzystnym instrumentem poprzez zaliczenie do tej domeny unijnej gazociągów importujących ropę czy gaz oraz gazociągów, które są zamontowane pod morzami, które są wodami terytorialnymi krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że skomplikowanie nie tłumaczyłem. I to w praktyce oznacza zapalenie czerwonego światła na Nord Stream 2. Tutaj jest wyraźna zmiana w porównaniu z prezydencją austriacką, która była od 1 lipca do końca zeszłego roku, i prezydencją bułgarską, która była poprzednio, czyli od 1 stycznia do końca czerwca roku zeszłego. Więc tutaj Rumunia no, spisała się na medal. Przypomnę, Rumunia, która była ostatnio też bardzo ostro atakowana przez Komisję Europejską. Miałem powiedzieć, że może to dlatego tak obawiali się politycy związani z elitami europejskimi właśnie tej prezydencji rumuńskiej. No, takie głosy, i to jeszcze dosłownie kilka dni temu słyszałem. Jean-Claude Juncker krytykował, co jest zupełnie niedopuszczalne. Ja tylko przypomnę panu Jean-Claude Junckerowi, przy całym szacunku, ja bardzo szanuję Luksemburczyków, ale to jest jeden z dwóch najmniejszych krajów w Unii Europejskiej, a Rumunia, uwaga, po Brexicie, Polska jest piątym w Brexicie, a Rumunia będzie szóstym krajem członkowskim Unii Europejskiej, gdy chodzi o demografię. Więc naprawdę szanujmy Rumunów. Tak nie można bezterminalnie mówić, że oni się nie poradzą. To jest taka arogancja tej starej piętnastki, która nową Unię traktuje z dystansem. I tu naprawdę zwracam uwagę, jakie pięć krajów było atakowanych, było racenzurowanym, bo stawiane do kąta przez Brukselę. Polska, Węgry, w kolejności Słowacja, Rumunia, Czechy, bo przecież też była debata na czeskiego premiera. Tak jest. Więc to widać wyraźnie, że tutaj następuje pewne starcie starej Unii z nową Unią, piętnastki z tą jedenastką z naszego regionu, bo tyle krajów przystąpiło od 2004 roku w trzech fazach, ostatnia Chorwacja. I to jest taka próba, te kraje naszej części Europy, najwyższe wskaźniki PKB na głowę mieszkańca, jeśli chodzi o wzrost, Polska i Rumunia właśnie. Więc no, tutaj oni się zaczynają bać pewnej konkurencji jakże ekonomicznej. Stąd takie tego typu no, dosyć agresywne działania ze strony starej Unii. No, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Mamy naprawdę już ostatnie właściwie kilkadziesiąt sekund naszej rozmowy. Szybkie pytanie. Robert Biedroń i jego ugrupowanie, jeśli powstanie, ale wszystko na to wskazuje, wejdą do Parlamentu Europejskiego? Znaczy no, ja tego nie wykluczam. Zwracam tylko uwagę, że Biedroń jest ostatnio krytykowany. Robert Biedroń. Oczywiście Robert Biedroń też pewnie jest krytykowany przez Gazetę Wyborczą. Ale ta Gazeta Wyborcza atakuje Biedronia. Dlaczego? Ponieważ zrozumiano, że Biedroń słusznie wspomina swojego, nie chce się zapisać do tego obozu antypis, chce iść własną drogą i szanse na zaistnienie i w Europarlamencie, i za parę miesięcy potem w polskim parlamencie ma spore. I wtedy oczywiście pewnie dalej będzie krytyczny wobec Prawa i Sprawiedliwości, natomiast już nie jako przystawka do Platformy Obywatelskiej. I to, że nie jest w tym wielkim obozie antypis, za to jest krytykowany. Może też dlatego, że on ma takie poczucie, że jego siła może tkwić w tym, że nie będzie częścią establishment.
No właśnie, drodzy państwo, Ryszard Czarnecki był naszym gościem. Serdecznie dziękujemy za wizytę w studio. Liczymy na częstsze przychodzenie do nas. Drodzy państwo, kończymy tę rozmowę, ale już dosłownie za chwileczkę, proszę nie odchodzić od telewizorów, od komputerów. Wracam z przeglądem prasy, na który serdecznie już zapraszam.